Dzień dobry, Michał Jędryka, się kłaniam. Bohaterem dzisiejszej rozmowy jest oczywiście kanał Bydgoski, czyli to, co Państwo widzą za nami, ale naszym rozmówcą jest dzisiaj pan Tomasz Izajasz, kustosz Muzeum Kanału Bydgoskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym jest dla nas, czym jest dla Bydgoszczy kanał Bydgoski? Pana zdanie. Kanał Bydgoski możemy rozumieć naprawdę wielowymiarowo, bo tak na dobrą sprawę dzisiaj możemy go rozumieć przez pryzmat zieleni, przyrody, ale możemy go rozumieć również przez pryzmat niesamowitego miejsca dla wypoczynku ludzi. Możemy go rozumieć jako ostoję, gdzie możemy odetchnąć od codziennie bijącego decybelami miasta. Tak więc kanał Bydgoski jest czymś wyjątkowym. Ale jeśli spojrzymy z perspektywy historii na kanał Bydgoski, już nam jawi się zupełnie inaczej, zdecydowanie donioślej. Już nie tylko jako miejsce wypoczynku, które jest bardzo istotne na mapie Bydgoszczy, ale też jako element, który rozruszał nasze miasto i doprowadził do wielkości Bydgoszcz. To jest historii naszej. Dokładnie. Bez której dzisiejszej Bydgoszczy by nie było. Bydgoszcz byłaby zdecydowanie innym miastem, gdyby to kanał Bydgoski nie dał takiego impulsu do rozwoju. I w tym kontekście zawsze powtarzam, że o ile Fryderyk II, który doprowadził do pierwszego rozbioru Polski, jest niezwykle negatywną postacią, jeśli chodzi o historię Polski, to jednak z punktu widzenia bydgoszczanina trzeba pamiętać, że to on doprowadził do budowy kanału Bydgoskiego i to on doprowadził do tego, że Bydgoszcz się zaczęła z powrotem rozwijać, a zatem Bydgoszcz rzucił na właściwe tory. Ale jeszcze przed rozbiorami były i polskie plany budowy kanału w tym miejscu. Ja zawsze jestem bardzo, bardzo ostrożny, jeśli chodzi o plany, nazwanie tego planami, bo dla mnie plan to już jest pewien sposób również realizacji. A tu wiemy bardziej o pomyśle, o idei połączenia. Wiemy to z memorandum Franciszka Floriana Czakiego, jak najbardziej. Tylko sam autor już zdawał sobie wtedy sprawę z tego, że jeszcze trzeba będzie poprzedzić ewentualną budowę długim procesem badania po pierwsze i projektowania, bo to były dopiero wstępne założenia drogi wodnej, która miała powstawać. No właśnie, ale kanał Bydgoski to nie tylko historia, to również ekonomiczne znaczenie Bydgoszczy. Długo, bo jeszcze po wojnie miał znaczenie transportowe właśnie. Dokładnie. To trzeba też powiedzieć, że ta historia wybudowania i rozwoju miasta wpłynęła też na jego prosperowanie w oparciu o wodę. Jeśli sobie spojrzymy przez pryzmat wielu setek lat istnienia Bydgoszczy, to Bydgoszcz funkcjonowała bardzo dobrze wtedy, kiedy dobrze żyła z wodą, z Brdą, z Wisłą, prosperowała doskonale. Natomiast pojawienie się kanału Bydgoskiego otworzyła kolejne wrota do rozwoju handlu, rozwoju gospodarczego. Rozwój w oparciu o wodę, rozwój różnego rodzaju gałęzi przemysłu, rozwój różnych zakładów odbywał się zawsze przy wodzie, przy Brdzie, przy kanale bydgoskim, a to z kolei prowadziło do takiego prostego, że tak powiem, wyjaśnienia, że kanał Bydgoski i woda stały się czymś zdecydowanie najważniejszym dla naszego miasta, bez których to miasto wyglądałoby, tak jak powiedziałem na samym początku, zupełnie inaczej. Teraz tak, ta sama cała gospodarka, transport, miały oparcie w wielu zakładach, które powstawały na brzegach wody, bo to są różnego rodzaju i tartaki, cegielnie, garbarnie i wiele, wiele innych zakładów, które powstawały przy wodzie i czerpały z tej wody pod kątem zarówno produkcyjnym, jak i pod kątem transportowym, bo trudno sobie wyobrazić wówczas transporty na długie odległości okrąglaków, tratew, bez użycia wody. Transportowano Bydgoszcz po granicy, zaraz było tym pierwszym miejscem do tego, żeby założyć w dobrej lokalizacji tartaki i świetnie rozwijający się przemysł drzewny. Więc to wszystko doprowadziło do tego, że no, Bydgoszcz się rozwijała. Transport wodny jest zresztą bardzo tani do dzisiaj i w wielu krajach wykorzystywany. Myśmy się trochę zachłysnęli transportem samochodowym i zaniedbaliśmy drogi wodne. Niestety. I to trzeba przyznać w pełni. Pan powiedział już, że jeszcze długo, nawet po wojnie, funkcjonował transport. Oczywiście, że tak. Wszystko to dobrze funkcjonowało, niestety, ale lata 80., lata 90. to już jest powolny upadek handlu na wodzie. To już jest powolny upadek tego, co w czym bydgoszczanie się
kochali, w tym, z czym bydgoszczanie funkcjonowali. Tak więc ten transport na wodzie zaczął powoli zamierać. Ma na to, czy związek ma to z wieloma aspektami, bo tak na dobrą sprawę nie można bardzo prosto wyjaśnić dlaczego, no bo historyk zawsze zadaje pytanie, dlaczego coś się wydarzyło. Tu jest kilka niestety elementów, które do tego doprowadziły. To jest zastój, jeśli chodzi o funkcjonowanie dróg wodnych. Warto powiedzieć, i to w kontekście kanału bydgoskiego, że nawet dzisiaj jesteśmy na starym odcinku kanału bydgoskiego. Na północ od nas mamy nowy odcinek kanału bydgoskiego i my mówimy o tym nowy odcinek, mimo że powstał w 1915 roku. I pomimo tego, że my mówimy na niego nowy kanał bydgoski, to jest zabytek, który jest wpisany do rejestru i ma szansę stać się elementem pomnika historii, czy kanału bydgoskiego jako pomnika historii na tej niebagatelnej liście. Tak więc nowy odcinek wcale taki nowy nie jest. I teraz, dlaczego mówimy miejmy na nim nadzieję, nowym? Że będzie nie tylko pomnikiem, ale jednak czymś żeglownym. W kontekście tym nic nowszego nie powstało. Ja nie do końca pokładam wiarę w to, że jeszcze na ten kanał, który mamy, wróci kiedykolwiek żegluga, jeśli chodzi o gospodarcze wykorzystanie. Turystyczne? Jak najbardziej. Jeśli chodzi o gospodarcze, myślę, że to są troszkę mimo wszystko mrzonki i gdzieś tam jakieś jednak marzenia ściętej głowy. Czy to nastąpi? Na tym odcinku, który jest? Nie. Ewentualnie można by było się zastanowić nad budową kanałów lateralnych, na budową czegoś nowego. Tak, ale na tym, co jest, przez centrum miasta, proszę sobie wyobrazić, że przez centrum miasta dzisiaj, kiedy mamy świetną turystykę, mamy mnóstwo kajaków, mamy sportowców, którzy ćwiczą i z Bydgoszczy się wywodzą i na to wszystko wpływa 9-metrowa, jeśli chodzi o szerokość, barka, 50-ponadmetrowa i kilka takich barek płynie w poprzek brdy. Proszę sobie to wyobrazić przy dzisiejszym rozwoju turystyki. Tak więc ja nie tylko myślę, że to małe ma szansę na powrót, jeśli chodzi o to, co mamy, tą infrastrukturę, która dzisiaj funkcjonuje, ale ja nie jestem przekonany, czy bydgoszczanom by na tym zależało. No dobrze, ale jeśli chodzi o samą turystykę, mamy piękny jubileusz, mamy 250 lat kanału bydgoskiego i to, co robicie tutaj dzisiaj, za chwilę jest koncert, właśnie przed tym koncertem nagrywamy tę rozmowę, to jest również takie rekreacyjne znaczenie kulturowe chyba tego właśnie miejsca. Tak, to jest taki powrót do tego, co było tradycją nad kanałem bydgoskim. No bo no nie ukrywam, że ja jako historyk jednak przywiązuję do historii troszkę inną wagę niż podejrzewam śmiertelnik, który historii nie zna. Ja uważam, że jednak ta historia ma nam wskazywać, co należy w przyszłości robić, w jaki sposób należy funkcjonować. A jako, że historycznie my doskonale wiemy, że tu nad kanałem bydgoskim ludzie kochali spędzać czas nad wodą, nad brdą, na brdy ujściu, ludzie uwielbiali tu przychodzić. Więc tak na dobrą sprawę powrót kultury, powrót rekreacji, wypoczynku na te tereny to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Kwestia zauważenia ponownego przez bydgoszczan, odnowienia tej infrastruktury, którą mamy. Proszę zwrócić uwagę, że tu nad kanałem bydgoskim teraz jesteśmy w trakcie prac nad umacnianiem brzegów. Jesteśmy w trakcie prac nad porządkowaniem tego wszystkiego. Niedawno wrota przy śluzach zostały wymienione. Dodatkowo w ramach bydgoskiego budżetu obywatelskiego mamy odnawiane ścieżki. To jest ta energia społeczników, o której często zapominamy, a która tutaj absolutnie decyduje o tym, że coś się dzieje. Te wydarzenia wszystkie, one będą oczekiwane oddolnie, a co za tym idzie, tutaj tego typu rzeczy muszą się dziać i to jest kwestia czasu, kiedy co tydzień przychodząc na planty starego kanału bydgoskiego, będziemy mogli się raczyć świetną muzyką akurat dzisiaj na scenie wodnej, będziemy mogli raczyć się koncertem przy piątej śluzie, bo tych koncertów w historii wiemy doskonale, że było bardzo wiele, będzie rozstawiona scena, to jest tylko i wyłącznie kwestia, myślę, już tylko czasu, bo energia społeczników jest tak rozpędzona, że myślę, że jej nie zabraknie na kolejne lata, tym bardziej, że oczekiwania ludzi, no widać, że po tym, co tutaj się dzieje, to dopiero mamy jeszcze sporo przed koncertem, a już się gromadzą. W czasie, kiedy montowaliśmy scenę, dzisiaj podchodziło do nas pełno ludzi z zapytaniem, co dzisiaj się dzieje, bo w zeszłym tygodniu dwa koncerty, dwa tygodnie spływ kajakowy, wyścigi smoczy,
chłodzi. Co dzisiaj się dzieje? No dzisiaj mamy koncert, mamy promocję książki i mamy również piękne, urokliwe spotkanie. Książka. Gdzie ją będzie można nabyć? W księgarniach bydgoskich, muzeum? Tak. W muzeum, w księgarniach bydgoskich, w wydawnictwie, w Bydgoskim Centrum Informacji Turystycznej prawdopodobnie też. Tak więc do dostania ona będzie wszędzie. Zachęcam, tam odnajdziecie Państwo bardzo wiele elementów związanych z historią kanału bydgoskiego. Tam postarałem się zawrzeć ostatnie 3 lata mojego zbierania pocztówek, zdjęć i wszystko, co najlepsze mam z kanału bydgoskiego. Ponad 400, prawie 500 różnych ilustracji, map, planów, zdjęć, pocztówek. Dodatkowo warto zauważyć, że to są niejednokrotnie unikaty, których wcześniej nikomu nie pokazywaliśmy. Tomasz Izajasz, kustosz Bydgoskiego Muzeum Kanału Bydgoskiego. Dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie.